Warszawski Żoliborz. Na bramie wiodącej do kościoła świętego Stanisława Kostki, tuż obok grobu bestialsko zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki, parafianie zawiesili portret naszego papieża. Ten portret. Wczorajszy portret na placu świętego Piotra Jana Pawła był piękny, ale w moim pojęciu ten jest najpiękniejszy na świecie. Papież wygląda tu jak chłopiec, który modli się po przyjęciu pierwszej komunii. Ludzie przechodzący obok na pewno zastanawiali się, ile też nasz papież na tym zdjęciu może mieć lat. A inni może pomyśleli, a jak wyglądał mały Karol, kiedy to 16 kwietnia 1929 roku zmarła mu jego matka. Jak wielką tragedię musiał przeżyć wtedy ten mały chłopak. Twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty. O ileż lat to już było bez ciebie, duchu skrzydlaty. Nad twoją białą mogiłą od lat tylu już zamkniętą spokój krąży z dziwną siłą, siłą jak śmierć niepojętą. Nad twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje, jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieję. Nad twoją białą mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem. No jak to dawno już było. Jak się dziś zdaje malunkiem. Nad twoją białą mogiłą, o matko, zmarłe kochanie, me usta szeptały bez siłą, daj wieczne odpoczywanie.